O, udało się. Jezu, ale padaki dostał. Co jest? Wysadził wszystko? Cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry My Beautiful Paper Smile. I ostatnio straciliśmy tutaj naszego przyjaciela. Porwali go w trakcie naszej ucieczki. Dzisiaj jest następny dzień. Ciekaw, co przyszykowali nam autoryteci. Tutaj pewnie znowu. Tak, nigdy nie możemy przejść przez te drzwi. I dzisiaj kolejna próba, tak? Kolejna próba w tych dziwnych jakichś salach. Tutaj musimy się pewnie odnotować po raz kolejny. Drogie dziecko, czy przybyłeś do nas samemu? Czy skrzywdziłeś swojego kompana? Czy zostawiłeś go samego? Czy sobie tam podróżował, czy coś? Jesteś niebezpieczny, jeśli możesz funkcjonować samemu. Zagrażasz sobie, rozumiejąc pewne sprawy. Weźmiemy ciebie do nowej sali, gdzie będziesz na zawsze ze swoim kompanem. Co? O nie. O nie. Co się dzieje? Jakieś zakłócenia w sypialniach. Wszyscy muszą się udać do sypialni. Jakiś alarm jest. O kurde, co się dzieje? Wszyscy mają wrócić do swoich cel. Wszyscy do swoich cel. Ja... No nie. Ja muszę iść do swojej celi znowu. No dobrze. Uciekamy. Znaczy uciekamy. Nie powinienem wracać do swojej celi. Właśnie teraz jest szansa, żeby uciec. No dobrze, tylko gdzie? Którędy? Co mam zrobić? Tutaj nic. A tutaj? Tu zabrali mojego przyjaciela. Muszę go znaleźć. O kurde. Tutaj? Tutaj nie. Boję się takiego przybliżenia, że zaraz mi coś wyskoczy. O, dobra. Gdzie on jest? O, kamery. Trzeba uważać. Zamknięte. Dobra, lecimy, lecimy. O, tutaj jest jakiś bilecik. W ogóle ktoś mi tam powiedział w komentarzach, że zostawiłem jeden bilecik. Ale już niestety chyba do niego nie wrócimy. Ale dziękuję, że tam ktoś wyczaił miejsce. No dobrze. O, nie, nie. Nie znajduj mnie. A? To jest straszne jest to, że musimy mieć cały czas na sobie światło. Bo inaczej jest bardzo źle. Dobra, tam jest jakiś tunel. Ale co tutaj jest? To mnie ciekawi, co jest po prawej. Chociaż boję się, że zaraz mi wyskoczy znowu ten śmieć. O! Coś tutaj jest. Pudełko z trzema jakimiś slotami. Potrzeba pewnie jakiegoś klucza do tego. Okej, okay, czyli tu jest nasz przyjaciel, dobra. Czyli musimy znaleźć trzy klucze. Będziemy mogli go uratować. A jak tutaj się otwierał ekwipunek? Dobra, czyli mamy tylko bilety. Nic innego nie mamy. Uratujemy cię, nasz przyjacielu. O, nie, nie, nie. Te odgłosy. Przerażające. Dobra, pójdziemy najpierw tam do góry, zanim w głąb wejdziemy. Pewnie gra chciała, żebyśmy tutaj najpierw weszli. Jak mi się wydaje. O, bilecik. Dziękuję. Możecie mi napisać, jeśli znacie tą grę, albo nie wiem, wiecie, po co są te bilety, to możecie mi napisać, bo w sumie jestem ciekaw, czy w sumie powinienem to zbierać, czy nie. O. Proszę, tylko żeby nie było śladów tego znowu gnoja. O, co tu jest? Jakiś klucz? Tak, mamy klucz. Pierwszy klucz. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nic nie ma. To był tylko klucz. I żadnych informacji. No dobrze. Jest progres. Tutaj coś jest? Nie, zamknięte. Nie, 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 nie. I
Cicho. Znajduj mnie. Czyli tutaj pewnie będzie wzdłuż tego mostu kolejny. Albo tam za tymi drzwiami. Ale boję się, że coś mnie zacznie gonić. Bo ten most jest taki dość podejrzany. W takiej dziwnej perspektywie jest zrobiony. Będę miał rację. Tu może jakiś bilecik będzie. Coś, cokolwiek tutaj. Nie. No wiedziałem, kurde, że coś będzie. Coś tam walnęło. Tylko co? O, mogłem wejść. Co to jest? The Puppet Room. Witajcie w marionetkowym pokoju. Trzy black tickets. A, potrzeba trzech czarnych biletów. A to po to są te bilety, tak? Grey, white. Nie mam black. Potrzebuję trzech czarnych tiketów. No dobra. Czyli szukamy. Czyli to są jakieś specjalne tej pokoje, tak? Tutaj nie mogę wejść. Mam nadzieję, że nie będę musiał błądzić i ich szukać, żeby specjalnie gdzieś dojść. Ale i tak bym chciał zobaczyć, o co tutaj chodzi, co to jest. Sleeping room. Cztery szare. Dobra, czyli to jest ta sypialnia, do której się autorytyci udali. Potrzebuję ich czterech biletów. Potrzebuję jeszcze dwóch. Dwóch szarych biletów. Kurde, ja ominąłem jeden. Bardzo źle. Jezus Maria, te twarze. Ja pierniczę, nienawidzę. Uśmiech. Pokój z uśmiechami, czy coś takiego. Pięć niebieskich, pięć białych. Two more. Czyli jeszcze dwa. I po dwa szare, i po dwa białe. I będę mógł wejść do tych tutaj drzwi. Jestem ciekaw, czy będę mógł wrócić, czy coś. No dobra, idziemy tutaj. Piszę. A, ten klucz, który znalazłem, pasuje. Ale czuję, że... O Jezu, coś tam leży za tymi drzwiami. Prawdopodobnie nie będę już mógł tutaj wrócić. Powinienem wejść? Wiecie co? Pod koniec, jak już skończymy sobie tą gierkę albo ten chapter, to ja nagram odcinek, w którym właśnie sobie wchodzimy do tych drzwi. Ale teraz idziemy po prostu z fabułą. Żeby po prostu nie zatrzymywać się. Jestem naprawdę ciekaw, o co tutaj chodzi, co się dzieje, czemu. Co to jest za świat w ogóle i czy uciekniemy? Teraz się pojawi ten duch, nie? Oj. To on? Tak, to on. Oż w dupsko. Ale kim ty jesteś? Czemu chcesz nas zabić w ogóle? Nara? Ja pierniczę. Nie, ja... Nie! Kurde, on jest blisko! Szybko uciekaj. Tutaj nie. Jest jeszcze tak blisko ta kamera, jest, zaraz mi coś wyskoczy. Na twarz. O, wszedłem gdzieś. O nie. On tu jest. On nie szuka. On porwał go. Dziecko, czy ty widziałeś, jak ta figura zniszczyła maski? Załóż maskę na swojego wroga. Bo on nienawidzi tych uśmiechów czy czegoś. Jak ja mam to zrobić? A, weź. Dobra, mam. I co mam zrobić teraz? Jezu, on się zaraz pojawi, nie? Jest tutaj. Kurde! Ja pierniczę, on jest szybki. Ale jak ja mam to zrobić? Dobra, skipujemy. Mam maskę. A, muszę założyć tutaj. Teraz muszę czekać, aż figura się pojawi, czy coś takiego. Dobra, ale czemu ja to mam niszczyć? O, jest. Zniszczył to.
Ale to wszystko? O, tu jest kolejna. Ale czemu ja to mam robić? Nie rozumiem tego. O, kolejny. Niszczył. Ja go tym uspokajam, czy co? Dobra, ja po prostu nie pomyślałem. Ja muszę mu założyć tą maskę. Po prostu założyć tą maskę i tyle. Więc no zobaczymy. Nie doczytałem, musiałem jeszcze raz ogarnąć tą... O, pyk. Gnoju. A, i to kilka razy mam mu zrobić. No dobrze. No to będzie ciężkie. Ale damy radę, damy radę. Dawaj, dawaj śmieciu. Masz kolejną. Tak bardzo nienawidzisz uśmiechów? Zmusimy cię do jednego. Będziemy ci zakładać maskę, dopóki nie odpuścisz. Haha. Znowu masz. O, udało się. Jezu, ale padaki dostał. Co jest? Wysadził wszystko? Chciałbym, żeby on nigdy tutaj nie przyszedł. Udało się? Tak, udało się. Drzwi się otworzyły. Dobra. I mamy progres. Zarąbiście. Co tutaj jest? Jezu, te manekiny są przerażające. O! Jezu, ale głośno. Włączyliśmy coś. Tak. Co, wejdziesz do pudełka, czy... Na to sobie po prostu wejdziesz? A, no i jedziemy. Tylko gdzie? Co, i widzicie, ile jest tych masek? Twarzy w sumie, to są nazywane twarze, a nie maski. O, tam ktoś biegł. No, oni tam biegają, ci autoryteci. Musimy uważać na nich. Po cichutku, po cichutku. Jezus Maria, ale bardzo mi się podoba taki ciężki klimat tej gry. Jest straszny, ciężki, taki mroczny. Udało się. Wyszliśmy. Ale zostawimy naszego przyjaciela? Ale piękne to jest. Mroczne i piękne. Ohohoho. Super. Nie bój się, moje dziecko. Nie skrzywdzimy twojego ciała. Jesteś bezpieczny. Z nami. Musisz nam powiedzieć tylko jedną rzecz. Gdzie jest twój przyjaciel? No właśnie. Gdzie? O! Chapter 2. Miejsce smutku. Place of sorrow. Proszę, słuchaj mnie, o wielki. Co twoja perfekcja oczekuje od nas, chyba coś takiego. Dobrze. Co tutaj jest? Kim ty jesteś? Jesteś demonem? Jezu, on jest wielki! O kurde. Ma nas upolować. Znaczy, oni mają nas upolować. O nie. I co, ucieczka? Jesteśmy tylko biednym małym dzieckiem, zmuszonym do uśmiechu. Czemu oni chcą nas zabić? A, idziemy spać. Znowu sen. Udało mi się uciec. Udało mi się uciec od tych właśnie ludzi, którzy mnie trzymali przez tak długi czas. Gdzie leżę tutaj, gdzie nie ma żadnych ścian. Moje oczy są wolne, żeby podróżować, patrzeć w górę.
dopóki nie będę mógł już nic więcej zobaczyć. Nie mogę znaleźć nawet jednego słowa, które opisuje, jak teraz się czuję. Chciałbym tylko, żeby mój przyjaciel mógł czuć się tak samo. Ale co teraz zrobię? Czy nie ma niczego, oprócz tej dziwnej tutaj wyspy? Albo dziwnego tutaj terytorium, tak jakby. Jeszcze burza, biedny. Nie mogę już dłużej spać. Znajdę jakiś cel dla siebie samego. No, czy nie idziemy spać? Trzeba znaleźć coś. A, czyli... Dobra, czyli życie cały czas działa, to światełko. I nadal nas ciemność może pożreć. Myślałem, że to będzie już... Nie będzie problem, ale jednak nadal nim jest. I to mi się nie podoba. Ale gdzie my jesteśmy w ogóle? Na jakimś... Jakaś... Wioska? Ona? Coś? Tu jest? O! Nie, nie mogę przejść. No dobrze, idziemy dalej. Bardzo mi się podoba. Wszystko jest czarno-białe. Jest mroczne, ten cień. A jak jeszcze tak... W ogóle ten ambient jest przepiękny, taki... Cały czas taka głusza w tych uszach jest. O! Wyjście? I skrzypienie. O! A, ta droga prowadzi znowu do tej posiadłości. Nigdy tam nie wrócę. Nawet boję się być tak blisko tego. No dobrze, to tam nie idziemy. Na pewno tam nie idziemy. Nie chcę, żebyś znowu cierpiał. Okej. Okay. Tutaj, w prawo. Będzie. Też zamknięte. Idziemy tam. W górę. O, by nie poszli za nami. Autoryteci, czy ktoś? Nie wiem. Fajnie mi się ich nazywa, autoryteci. Choć pewnie oni tak się nie nazywają. Jacyś mnisi chyba, czy coś. Jakiś cmentarz? Nie. Budowa to jest chyba? Kurde, nie jestem w stanie ogarnąć, co to jest? To są jakieś wielkie drzwi? Już myślałem, że coś idzie do mnie. Co to jest? Miecz! Miecz mamy! O kurde! To jest łuk! Widzicie? Mogę też wziąć łuk? Będę mógł walczyć? O nie! Przyszli tutaj. Dobra, po cichutku. Idziemy tutaj. Mój bracie. Ściągnij dziecko. A, ale nasz drogi tutaj doradca, chyba coś takiego. Nasze ostrze zniknęło z piedestału. Możemy kontynuować naszej akcji bez tego. Oni mają dziecko w worku, aha! Czy oni chcą poświęcić dziecko? Tak, brakuje tego ostrza. Masz rację. To musi być jakiś błąd. Dlaczego ostrze postanowiło go oszczędzić? To dziecko jest opętane przez ducha zła i ucieczki. To jest nasz przyjaciel chyba. On nie może być tym, któremu przebaczymy i tak dalej. Nie możemy ryzykować. Musimy zabrać go do króla. O nie, przyjacielu. Czemu go zabieracie do króla? Go zje chyba, czy coś. Jezu, on widzi się, on tam się miota cały. Biedny. Czy oni mają mojego przyjaciela? Oni zabierają go do króla. Muszę za nimi iść. Ale mamy miecz. O kurde. Mogę nim walczyć. Mogę to zniszczyć na przykład? Dobra, będziemy mieli tak jakby co, żeby nie było.
Zaraz nas tutaj coś zaatakuje. Już słyszę jakieś niepokojące szelesty. Tutaj jest. Coś tutaj jest. Nie chce nas. Chyba w tym miejscu. Coś się dzieje. A, wchodzą tam do tych drzwi, do jakiejś kolejnej posiadłości. Tak. Jak my tam mamy wejść? Dobra, ja mam mieczyk, się nie boję, kurde. Gnoje jedne. A właśnie. Halo, dobra, walić to. Mały mieczyk. Chciałem zobaczyć, czy będziemy mogli wziąć ten łuk. Ale nie wydaje mi się. Zamknięte. Musi być tutaj jakaś inna droga, żeby za nimi podążyć. To jaka? A tutaj na bok gdzieś, tak. Droga, która będzie pewnie straszna. O, schodzimy gdzieś na dół. Po linie. To, że mogliśmy wyekwipować miecz, znaczy właśnie tylko jedno, że chyba będzie walka. Tylko ona się jakoś nie chce pojawić. Znaczy nie, żeby mi było źle. Ognisko. Dobra, to jest ognisko. Tu jest. O! To jest? Jakiś token. Mały metalowy token z symbolem trójkąta wygrawerowanym na górze. Zebrany jeden z pięciu. Czyli będziemy zbierać teraz jakieś tokeny. Okej. Co się dzieje? Jezu, kim ty jesteś? Witaj. Witaj, dziecko. Jakie jest twoje... Jak się nazywasz? Jakie jest moje imię? Imię to... Jak ciebie nazywają? Jestem nazywany Joyous. Czy wyszedłeś... Czy pochodzisz z tej posiadłości? Tak. I teraz ruszam do króla. Nie możesz iść do króla, jeśli nie masz imienia. Joyousy nie są nazywane, dopóki nie zostaną uwolnione w wiosce króla. Nie możesz wejść do wioski. Nawet nie możesz podejść do króla bez swojego imienia. Jak mogę znaleźć imię? Mogę ci pomóc, dziecko. Jestem łowcą. Jestem łowcą, który podróżuje do wioski właśnie tej nocy. Możesz mi akompaniować, możesz być moim towarzyszem i znajdziemy elementy potrzebne do twojego imienia. Dziękuję ci, łowco. Dlaczego chcesz odwiedzić króla? Wierzę, że autoryteci zabrali mojego przyjaciela w tamto miejsce, do tego króla. Jesteś miły, że chcesz za nim podążyć. Jesteś miły, że martwisz się o niego. Myślę, że jesteś już zmęczony. Możesz odpocząć wewnątrz budynku. Będę tutaj czekał, dopóki nie będziesz gotowy, żeby zacząć naszą przygodę razem. No okej, czy mamy przyjaciela kolejnego? Nie będę. Chciałem go ciachnąć mieczem, ale wiem, że to może być w takiego typu grach problematyczne, więc nie będę próbował nawet. Nie chcę zabijać jedynej osoby, z którą mogłem normalnie porozmawiać. Idziemy spać. O! Dzisiaj zdobyłem ponownie obecność mojego przyjaciela. Łowca jest miły i pomoże mi go odnaleźć. Jest
Jest na tyle miły, że pomoże mi znaleźć imię. On jest miły. Miły, jak mój przyjaciel. Ale uwolnienie mojego przyjaciela jest naprawdę trudne. Zabrałem go do tego przerażającego pokoju, gdzie został zabrany. Zabrałem go w tamto miejsce. Zabiorę go z powrotem z jego tortur czy coś takiego chyba. Ale wystarczająco czasu zostało już zmarnowanego. Wyspałem się. Teraz opuszczamy to miejsce. No dobrze. Jesteśmy już wypoczęci, ale w następnym odcinku sobie wyruszymy z naszym tutaj przyjacielem. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Zostawcie komentarza, lajka, subskrypcję. No i widzimy się w następnym odcinku naszych przygód tutaj z łowcą. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!